Dzień dobry, Paulina Szczerbińska, za ciosem. Przedstawisz nam się? Michał Pach z tej strony, drugi. No to Michał, co ty dzisiaj robisz? No, rozmawiam w tym momencie z tobą, a ogólnie przyjechałem z Albertem Odzimkowskim, no na jego walkę oczywiście, która wyszła całkiem przyzwoicie. Zaraz o nią dopytam, jak już powiedział, całkiem przyzwoicie, więc mamy, co mamy? Mamy wygraną, oczywiście. Opowiedz nam trochę o tej walce. Oj, to cała przeprawa w ogóle. Walka była jeszcze lekko taki, Albercik był jeszcze taki lekko zestresowany, ale na bardzo fajnym już poziomie. To już jest taki ten Albert, którego ja znam od nastu lat. Jego pierwsze walki, które oglądałem, widziałem. Ja ciągle w tym narożniku, tam gdzieś się pojawiam, ciągle tam jestem, więc ja praktycznie każdą walkę jego wiem, każde ruchy i tak dalej. Wiem, kiedy jest zestresowany, kiedy prawidłowo mu to wszystko idzie, kiedy dobrze pracuje, i to dzisiaj było, powiedzmy, takie już prawie. Już prawie, ale się udało. Tak, oczywiście, że się udało. Walka fajnie zrobiona, miała być w stójce, wyszła w parterze, zbity bardzo, więc było fajnie. Był taki moment, że mogło być różnie, prawda? Nie, nie było. Nie, ja tam nie widziałem nic takich rzeczy. Było wszystko książkowo zrobione. Czyli tak planowaliście? Oczywiście, pełna profeska. Wszystko było zaplanowane. Wszystko zaplanowane, pełna profeska, wypisz, wymaluj, tak miało być. No dobrze, no to teraz trochę przejdziemy do ciebie. Mniej pytań prywatnych, bardziej zawodowe. Nie, na początku o sporcie. Na początku o sporcie. No to co? Wracasz, nie wracasz? No, taki mam zamiar. Kiedy możemy się spodziewać? Myślę, że w niedługim czasie. Ile to dla ciebie niedługo? Może jeszcze w tym roku? O, to już niespodzianka. To już jest bliżej. Tak, to już jest trochę bliższy. No, tak, zdecydowanie. Mamy taki zamiar w tym roku spróbować, zobaczyć. Jak wyjdzie, zobaczymy. Na razie trenujemy, przygotowujemy się, zobaczymy, co będzie. No ale może trochę więcej nam powiesz, bo jeżeli już się przygotowujecie, to znaczy, że coś jest na rzeczy, takiego bardziej konkretnego. Może jest coś na rzeczy, wszystko w odpowiednim czasie i momencie pojawi się. Nie dam rady pociągnąć cię za język? Nie. No dobra, to jak będziemy wiedzieli, czy przygotowania są już teraz bardzo gorące, to będziemy wiedzieli, czy to będzie listopad, czy raczej końcówka roku? Myślę, że raczej końcówka roku. Bardziej jakoś tak końcówka. Listopad na pewno nie. No dobrze. Więc dzisiaj do Radomia wracacie teamem szczęśliwi? No przeszczęśliwi, nieszczęśliwi. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, więc... To my wam serdecznie gratulujemy i życzymy miłej zabawy. Dziękujemy, przyda się. I niebawem do zobaczenia, tak? W tym roku. Myślę, że na pewno w tym roku. Dobra, dziękuję. Dzięki.